badające to, jak prawo wpływa na zmniejszenie liczby aborcji. Okazuje się, że niezależnie od tego, czy prawo jest dosyć restrykcyjne, czy dopuszczające aborcje, to tych aborcji odbywa się mniej więcej tyle samo. I z racji na tabletki aborcyjne, które teraz są już dominującą metodą aborcyjną, średnio co czwarta ciąża jest przerywana, bo kobiety, pozyskując te leki, po prostu o tym mówią, że zamierzają przerwać ciążę. To są leki rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia. Mifepriston i Misoprostol. Każda osoba może je zażyć. Ja teraz też zażyję Mifepriston, żeby pokazać, że nie popełniam żadnego przestępstwa oraz dożyję do końca tego programu. To jest tabletka aborcyjna. Czy jedno zdanie mogę powiedzieć, pani redaktor? Bezpieczne, legalne dla ciebie. Możesz zamówić z womenhelp.org, a aborcyjne Dream Team 2229227 będzie przy tobie. Pani, przepraszam, ale pani robi teraz moim zdaniem rzecz całkowicie nieetyczną. Niezgodną z prawem. Nie, to nawet już mi nie chodzi o to. Przecież pani ktoś za to płaci. Tak. Pani tu przyszła, wykorzystuje pani... Wy mnie zapłaciliście, pani, że to przyszło. Ale przepraszam, nie. Ale pani jest przez kogoś zatrudniona. Pani chce, żeby ktoś na tym zarabiał, żeby ktoś do państwa zadzwonił i pani w tej chwili jakby żeruje na tym, że pani jest zaproszona do tego. No wie pani, może się pani z tego śmiać, może się pani nie śmiać. Ja chcę, żeby widzki TV Republika również wiedziały, jak przerwać bezpiecznie ciążę w Polsce, dopóki nie będzie to możliwe w publicznym szpitalu za darmo. Ale dobrze, szanowni państwo. Czy pani jest świadoma tego?